Pierwszego dnia śledztwa w sprawie zamordowania 86-letniej kobiety na osiedlu Jagiellońskim policja podała, że motywem działań mordercy może być rabunek. Wskazują na to ślady plądrowania w mieszkaniu denatki. Poznańska Gazeta Wyborcza spytała o potencjalny profil sprawcy Jana Gołębiowskiego. To psycholog kryminalny i profiler, czyli specjalista w tworzeniu psychologicznych portretów przestępców. Według niego, jeśli motywem było włamanie, to mógł to być amator. Zawodowi włamywacze i złodzieje z reguły nie zabijają, bo nie chcą pogarszać swojej sytuacji. Profiler rozważa także inny scenariusz – rozbój. To miałoby tłumaczyć brutalność sprawcy. Przypomnijmy, że podciął ofierze gardło. Cały czas trwają jego poszukiwania. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.